Nigdy nie toczyło się żadne postępowanie w sprawie mojego powołania do Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. Przypomnę, że zostałem powołany w styczniu 2014 roku, a odwołany w styczniu 2016 roku. A zatem całe to postępowanie dotyczy sytuacji, w której w Radzie Nadzorczej już nie zasiadałem, a na dodatek, tak jak już to podkreślałem w sądzie, w Radzie Nadzorczej PZU Życie znalazłem się dlatego, że jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa brałem udział w działaniach, które spowodowały, że PZU SA wróciło do Skarbu Państwa. Przypomnę, zostało wykupione przez spółkę holenderską i ten spór został rozstrzygnięty przez nas z korzyścią dla Skarbu Państwa. Jako były podsekretarz stanu miałem wiedzę, a mało tego, gwarantowałem ministrowi Skarbu Państwa, który wskazał mnie do tej rady, zgłosił mnie do rady, gwarantowałem, że w sposób właściwy interesy Skarbu Państwa w tej grupie będą realizowane.